Cześć wszystkim, tu Emil i witam na kanale Aiko i Emil. Dzięki wsparciu naszych patronów rozpoczęliśmy kurs języka japońskiego na naszym kanale. Staramy się to robić w sposób taki interaktywny, tworzyć vloga z Japonii, z naszych podróży, daily vlogi, w których używamy z żoną japońskiego i uczymy Was różnych zwrotów, które rzeczywiście są przydatne i po prostu możecie je wykorzystać w trakcie Waszej wycieczki do Japonii. Pojawiać się będą oczywiście odcinki takie już bardziej na temat gramatyki, w których będziemy coś tłumaczyć, opowiadać. Z nich dowiecie się nieco więcej właśnie na temat struktury zdania w japońskim, jak poprawnie mówić po japońsku. Ale dzisiaj chciałem Was zachęcić do zrobienia czegoś podobnego co my. Do zrobienia własnego vloga po japońsku lub w jakimkolwiek innym języku, jakiego się próbujecie nauczyć. Na drugim kanale, na Pozdro z KRLD, ostatnio zacząłem robić daily vlogi po koreańsku. I mimo, że mój koreański jest do bani, to z każdego odcinka na odcinek wydaje mi się, że jest postęp i ten mój koreański robi się coraz chyba lepszy. Tą samą metodę można wykorzystać oczywiście do każdego języka, no i można by ją spróbować właśnie wykorzystać do nauki japońskiego. Ale o co mi chodzi? Chodzi o to, żebyście spróbowali zrobić własnego vloga na swoim kanale na YouTubie. Każda osoba, która może komentować na YouTubie, już posiada konto, ponieważ macie konto Google, Gmaila na przykład, i już w tym momencie macie swój własny kanał na YouTubie i możecie na niego uploadować swoje własne wideo. Chodzi o to, żebyście spróbowali nagrać jakiekolwiek krótkie wideo, w którym mówicie coś po japońsku. Nieważne, że popełniacie błędy, nieważne, że brzmi to źle, że macie zły akcent czy cokolwiek. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście przełamali strach przed mówieniem po japońsku. I także chodzi o to, żebyście praktycznie ćwiczyli to, czego się nauczyliście na przykład na swoim kursie języka japońskiego, czego się nauczyliście u nas na kanale albo z podręcznika. Uwierzcie mi, że więcej zapamiętacie z tego, czego się uczycie, gdy wykorzystacie to w praktyce. Czyli po prostu to powiecie, najlepiej w jakiejś rzeczywistej sytuacji. Dlatego chcę Was zachęcić do nagrywania swoich krótkich daily vlogów. Weźcie swoją kamerę, weźcie zwykły telefon, no cokolwiek, co nagrywa, i spróbujcie nagrać jakieś scenki, w których mówicie po japońsku. Nagrywanie takich filmików pozwoli Wam także na kontrolowanie swoich postępów. Może także poznacie nowych przyjaciół, założycie nowy kanał na YouTubie. To samo w sobie jest naprawdę niezwykłą przygodą i zalecam po prostu spróbować. Jeśli ktoś się wstydzi i nie chce pokazywać swojej twarzy, no to nie musi tych odcinków oczywiście wrzucać na YouTube'a. Można to nagrać na przykład i wrzucić na swojego Facebooka i wśród znajomych po prostu rozpowszechnić. Lepiej, żeby to inni zobaczyli, bo otrzymacie od nich feedback, ktoś Wam podpowie, jak mówić w tym języku, jakie robicie błędy, i możecie się w ten sposób uczyć. Możliwości są nieograniczone. Możecie naprawdę po prostu mówić do kamery, albo możecie wziąć kamerę ze sobą i nagrać coś z własnego dnia, jak gdzieś idziecie, coś pokazujecie, i w ten sposób będziecie wykorzystywać te słówka, których się nauczyliście, w rzeczywistych sytuacjach. W ten sposób je o wiele szybciej zapamiętacie i zostaną Wam w głowie po prostu na dłużej. A jak montować takie filmiki? No jest tu wiele sposobów. Można na przykład użyć Windows Movie Maker czy jakiegokolwiek programu do montażu filmów, który znajduje się w Waszym komputerze. Wiele z nich jest bardzo prosta w obsłudze. Na przykład Adobe Premiere to już jest trochę bardziej zaawansowana rzecz i nie każdy pewnie potrafi to obsługiwać na początku, więc warto wykorzystać jakąś prostą aplikację. Można też przecież nagrywać na telefonie i robić montaż na telefonie. iPhone chyba ma takie oprogramowanie, dzięki którym możecie montować swoje krótkie filmiki na telefonie nawet. Możecie także użyć na przykład Instagrama albo Snapchata i wrzucać 10-sekundowe krótkie My Story do siebie na kanał, w których właśnie mówicie po japońsku. To jest też dobry sposób, wydaje mi się, nie wymaga w ogóle poświęcania czasu na montaż. No ale z drugiej strony te filmiki będą znikały po jakimś czasie, więc trudno będzie potem zobaczyć, jaki był Wasz postęp w nauce języka. Na naszym kanale postaram się wrzucać takie krótkie scenariusze, pomysły na Wasze daily vlogi. Próbujcie także kopiować inne vlogi. Możecie także skopiować mój daily vlog z Pozdro z KRLD, zobaczyć, jak ja to robię po koreańsku i spróbować zrobić to samo po japońsku. Na naszym blogu znajdziecie właśnie takie scenariusze, które możecie po prostu wykorzystać jako taką strukturę podstawową do vloga. Wykorzystacie to do nauki japońskiego lub jakiegokolwiek innego języka. Przykładowy scenariusz na odcinek wyglądałby w ten sposób. Konnichiwa, watashi wa Emiru desu. Polandonjin desu. Ima Nihon ni sunde imasu. Watashi wa Nihon ga suki desu. Nihongo mo suki desu. Nihongo de hanashimashou.
ここは私の家です。私の家は大きいです。お腹空きました。店へ行きましょう。店へ行きます。店はどこですか？あそこです。これは店です。店へ行きましょう。これはバナナです。私はバナナが好きです。これはトマトジュースです。私はトマトジュース好きではありません。これはアイスクリームです。ガリガリ君です。私は日本のアイスクリームが好きです。このアイスクリームは美味しいです。うん。美味しいです。とても美味しいです。これは私の日本語のブログです。次のエピソードを見てください。コメントください。ありがとうございます。I jak wam się podobał taki przykładowy krótki vlog po japońsku? Myślę, że każdy jest w stanie coś takiego zrobić. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie na temat takiej metody nauki i czy chcielibyście spróbować. Zastanawiam się także nad zrobieniem specjalnej grupy na Facebooku, w której byśmy się dzielili swoimi doświadczeniami, dzielili się filmikami, w których się uczymy różnych języków, nie tylko japońskiego. Byliśmy się tam też dzielili różnymi ciekawymi linkami. Jeśli byłoby zainteresowanie, to bym stworzył taką grupę i się nią zajmował. Aby podziękować patronom za ich wsparcie, myślę, że tą grupę właśnie stworzymy dla patronów, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć naprawdę mocne community, mocną społeczność, która wspiera siebie nawzajem w nauce języków obcych, nie tylko japońskiego, ale także innych języków. No i będę w stanie poświęcić na tą grupę więcej czasu. Czekamy na wasze vlogi, jestem naprawdę ciekaw, co stworzycie i co mi pokażecie. Dziękuję w takim razie za uwagę i do następnego vloga. Matane!